No, z tej strony Boss, zapraszam na kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. Tym razem zajmę się wątkiem głównym, a w zasadzie jednym z wątków głównych, bo jest ich kilka. Czekajcie, tylko sobie tutaj pokradnę z ogródka Kairy trochę chwastów. No i dobra, już szybki rzut oka, gdzie mam się udać w ogóle, żeby wykonać to zadanie główne. O kurde. Używając wiedźmińskich zmysłów, znajdź kapliczkę na początku słodkiej ścieżki. To jest zadanie na szósty poziom. Taki kawał stąd. No dobra, no to chyba najrozsądniejsze, co można zrobić w tym temacie. Kurde, przecież ja po drodze będę miał kilka znaków zapytania. No dobra. No to wlecimy do podgajów. Do znacznika. Szybki teleport będzie. I jeszcze może dwa znaki zapytania uda mi się zrobić, o ile nie będą to znaki zapytania na nie wiadomo który poziom. Zaraz pewnie się wszystko wyjaśnię. Przy okazji pewnie uda mi się zdobyć ósmy poziom. Także lećmy. Idziemy do chaty szkutników. Kto tu płacze? Ja wiem, coś ty za jeden? O, co tu się stało? Kurde. Jakieś dziwne historie. Okej, okay, tu jest trochę znaków zapytania i przy okazji tablica ogłoszeń. No to wydaje mi się, że można by było się tym zająć teraz przy okazji. Tym bardziej, że wezwę płotkę, to uda mi się te 200 metrów szybko pokonać. I zobaczymy, co to jest za znak zapytania. Wilki, wilki. Dobra, wilki mnie na razie nie interesują. O kurde, jakiś bazylisz widłogon. 14 poziom. Czy się porywać na niego, czy nie? No dobra, zobaczymy co tutaj. Dobra, wypadałoby się trochę bardziej przygotować do tej walki. Na pewno chciałbym podmienić tota, bo kot mi teraz się raczej nie przyda. Grom. Na grom zwiększa zadawane obrażenia. Odwar z mglaka zwiększa moc znaków. W momencie utraty ponad 1/3 żywotności od jednego ciosu aktywuje się tarcza Quen, która chroni. O, to jest spoko w sumie. Odwar z upiora. Ale dobra. Olej przeciwko bestiom. Zaraz zobaczymy, czy jakiś olej wypadałoby się posłużyć jakimś olejem. Insektoidom. Upiór to raczej nie. Trupojad też raczej nie. Hybryda. Może być hybryda w sumie. Zwierzęta raczej nie. Przeklętym też. Wampiry tym bardziej. Albo istota magiczna, albo... Jeszcze zerknę. Co to jest? Widłogon. Czy ja będę miał go w bestiariuszu? A nie, dobra, widłogon. Ogrowate istoty przeklęte, istoty magiczne, insektoidy. No nie, jeszcze nie sklasyfikowany, no ale dobra. Takie pierwsze starcie, zobaczę ile mu zabiorę i jak on w ogóle zareaguje. Dobra, czyli muszę uważać na jego ogon. O kurde. Jednym ciosem pół życia. Ale jest do pokonania.
Dobra, muszę uważać, żeby tej tarczy nie ściągać z siebie. Już prawie ma pół życia. O kurde. Dobra. Mam nadzieję, że uda mi się go zabić. 14 poziom, kurde. Dwa razy wyższy niż mam teraz. Dobra, mam nadzieję, że Geralt sobie poradzi, chociaż miałem czym innym się zająć w tym zadaniu, w tym odcinku. No ale jak widzicie, takie kuszące stworzonko wpadło po drodze, no to czemu by w sumie nie skorzystać? Dobra, dopiero tak jakby pół życia mu zabrałem. Myślałem, że pójdzie łatwiej, no ale... No cóż. Jakby było za łatwo, byłoby nudno, nie? Dobra, odsuwam się, żeby przypadkiem nie nawinąć się pod jego ogon. Kurde, coraz lepiej sobie radzi ten obidłogon ze ściąganiem mi tarczy. Widzieliście? Podbiega i od razu wali głową. Co jest niebezpieczne, bo w sumie tu wystarczy uderzenie głową i ogonem i leżę. Podejrzewam, że nie bez powodu on się nazywa widłogon. Ucieczka, ucieczka, bo to może być takie niby tu triumf, a jednak jeszcze nie. Dobra, spadasz, gościu. Co on jeszcze chce latać? O kurde, ale mnie trafił. No widzieliście to, jeden strzał i kurde leżę. Także nie wolno lekceważyć, on może już umierać, ale cały czas jest niebezpieczny, dopóki całkiem nie padnie. O właśnie teraz. Smoczy łuski. Co z tego, kurde, myślałem, że coś lepszego z niego wypadnie. O, karabela unikat. Zobaczymy zaraz, co to jest ta karabela. Coś ciekawego. Plus 10 obrażeń, broń stalowa. O kurde. Szansa na trafienie krytyczne plus 11%. Szansa na zamrożenie plus 2. O, całkiem spoko. Wezmę sobie tą karabelę, bo mi się w sumie bardziej podoba. Szybki zapis, żeby przez przypadek gdzieś nie wywaliło gry. Ej, co ta płotka robi? O. I lećmy dalej. To był znak zapytania numer 1. Teraz polecę sobie o to. O, najwyżej zmienię to zadanie główne w tym odcinku i skupię się na znakach zapytania, których zresztą zaraz się pojawi tu pewnie więcej. Ze względu na to, że jeszcze pewnie na swojej drodze przy
przeczytam tą tablicę, pójdę do tej tablicy ogłoszeń, to pewnie wpadnie następne 10 znaków zapytania. Tak coś przynajmniej czuję i mi się tak wydaje. Gniazda potworów. O, gule na 9, czyli w sumie sam raz. Taka miła odmiana po walce z przeciwnikiem na 14 poziomie. Ile tych guli z tego gniazda? O gniazdo guli trzeba je zniszczyć. Okej. No i pięknie, udało mi się zdobyć następny poziom. Mam nadzieję, że to nie spowoduje tego, że będę dostawał po jednym punkcie doświadczenia za zadania na 6 poziomie na przykład. Do guli zniszczone. Teraz będę musiał pomedytować trochę, bo widzę, że jaskółka mi się wyczerpała, co jest niedopuszczalne. Przynajmniej na poziomie trudności droga ku zagładzie, bo podejrzewam, że jakbym grał na poziomie trudności zwykła opowieść, to wystarczyłoby mi, w sumie nie wiem, czy w ogóle bym korzystał z eliksirów jakichkolwiek. No dobra, pozwólcie, że sobie z godzinkę pomedytuję. Dobra, wszystko zostało uzupełnione. I przy okazji jeden punkt jest do dyspozycji. Teraz pytanie, czemu mi się to nie odblokowało, skoro jestem na 8 poziomie? Czyli żeby to aby odblokować, wydaj 2 punkty. Czyli jeszcze 2 punkty muszę wydać, czyli ten jeden, czyli na 9. Tak w rzeczywistości to się odblokowuje. Muszę 8 punktów to rozdysponować tutaj, żeby odblokować ten rząd. No dobrze. Trochę nie mam z tej alchemii. Cały czas się zastanawiam, czy sobie tej alchemii bardziej nie rozbudować. Bo tu jak widzicie, mogę już sobie 2 rzeczy w sumie dać. Podtrzymanie glifu. Znak Irden. Pułapka. W sumie pułapka mogłaby być ok. Liczba pułapek podstawowego 2. Liczba ładunków trybu alternatywnego. Ładunków 7. Erden to jest ta pułapka, dobra. Alternatywny tryb znaku. Rani przeciwników w zasięgu 10 metrów i spowalnia ich. Niszczy pociski przelatujące przez obszar. Dobra. Z tego tym się raczej nic nie przyda. Mogę co najwyżej zwiększa maksymalną żywotność o 500. To sobie mogę dać tutaj. Bo już tak mam to rozwinięte, to nic mi nie szkodzi. Obrażenia od silnych ataków są zwiększone o 10%. No dobra, niech będzie. Ulepszamy umiejętność, daję od razu tutaj, bo też korzystam ze silnych ataków. Obrażenia od silnych ataków są zwiększone o 15, teraz są aktualnie o 10. Okej, ale tutaj daje mi moc znaków plus 14. Nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie w ten sposób tego, żeby to sobie przenieść na tą stronę. Nie dać... A nie, dobra, nie mam czerwonego w sumie. Okej, okay, niech się połączy w sumie z tym. Moc znaków plus 14, niech i tak będzie.
Dobra, zerknę jeszcze, czy coś jest takiego, co jest na szaro, bo chyba pamiętam, z tego co pamiętam, to właśnie na szaro się pojawiały zadania, które były już zbyt niskie. Udaj się do miejsca, gdzie zaczyna się wyścig Velen, rozgrywki Velen. Karta od wróża. Wygryj unikatową kartę od szkutnika z wsi Rudnik. Tym się zajmę później, na razie dobra, skupmy się na tych paniach lasu. Ale zanim do tych pań lasu, no to jednak, tak jak wspominałem, będę chciał odkryć tą tablicę ogłoszeń. Korci ten znak zapytania. Kurde, ile tutaj jeszcze? 31 znaków. Dobra. Zobaczymy, co to za tablica ogłoszeń. Stąd jest 390 metrów. Tu jest jakaś chatka. Wypadałoby się temu bardziej przyjrzeć, taka na uboczu. Czasami można znaleźć w takich miejscach fajne rzeczy. Chociaż złamane wiosło, to nie wiem akurat, czy jest fajną rzeczą. O proszę, ale jest jakaś skrzyneczka, kuferek. To na pewno może być coś ciekawego. Nie, dobra, muszelka. No, nie słuchajcie mnie, jeżeli chodzi o wynajdywanie fajnych miejscówek. Raczej moje rady się wam do niczego nie przydadzą. Zresztą sami widzicie, myślałem, że będzie coś fajnego, a tu kurde rybie, jakieś sidła. O, jak fajnie to wygląda w ogóle stąd. Ten dymek tak sobie lata. No ale dobra, tu są rybacy, dzieci jacy, jakieś. Rybak. Dobra, wieś zalipie. Czy w tej wsi jest jakiś karczmasz albo... Dobra, jest kupiec. On na pewno będzie w stanie zagrać ze mną w gwinta. Czego? Do czego? Gramy w gwinta. Proponuję partyjkę gwinta. Czy tu jakieś karty się pojawiły? Nie. Dobra, no to lecimy w sumie na żywioł, idziemy. Zaczynam jako pierwszy. Trochę mało mam tych trebuszy. Okej, dobra, tak lepiej. O, nie mam żadnego szpiega, szkoda w sumie. Dobra, zacznę od tych trebuszy, później wykorzystam specjalną umiejętność przywódcy. Co on tu ma, bo zapomniałem? Gęsta mgła, dobra, czyli łuczników mogę unikać. Podejmę teraz 14, to będę miał w sumie nie, to bez sensu. Zagrywka by była. Dobra, nie wiem, czy jest sens korzystać w ogóle teraz z jakiejś karty. Może da mu się wyprztykać. O, zremisował, no proszę. Tego się nie spodziewałem. Dobra, ale pewnie ma już same karty z efektami pogodowymi. O, tak jak myślałem, dobra, czyli teraz wygrałem tą rundę. O, tu już nawet nie ma się co pastwić w sumie nad przeciwnikiem, to sobie tylko spasuję i tak wygram. Okej, dobra, ale chodzi jeszcze gościu. Czego?
Endriaga. Szkoda, że to nie do mojej talii. Dobra, co ja mogę sprzedać? To na pewno mogę mu sprzedać. I to. Co on tu ma ciekawego? Tristan i Izydor. Jak Tristan i Izolda. Przedmiot można przeczytać. Dobra, czy ja chcę go przeczytać? Może nie. Ale kupimy sobie tak. Nilfgaardzkiego łucznika. Wielkie ognisko. O, siła jednostek 10. Kurde, kupujemy. Siła jednostek 4. Wszystko do mnie. A, jeszcze ich nie mam. Umieszczono obok karty o tej samej nazwie. Podwaje się obok kart. Dobra. I to też kupuję, no bo w sumie nie mam. I teraz dzięki temu będę mógł sprzedać sobie ten mieczyk, te spodnie. Okej, okay. Jakieś śmieci do sprzedania może? Okej, okay. Dobra, dwie muszle. Dobra, jak trochę ogłosiłem już tego sklepikarza, także mogę udać się w dalszą drogę. No i teraz wielki moment, kolejna tablica ogłoszeń. Ile ich jest? 31 znaków zapytania plus te, które są odkryte, ale przez wzgląd na poziom niewykonane. Ciekawe, ile będzie po przeczytaniu tej tablicy ogłoszeń. O, jeszcze jest drugi kupiec. Walka na pięści, kurde. To jeszcze bym sobie pograł na pięści. W takim razie stawaj w szranki. Dobra, jestem gotowy, dawaj. O, 70 gram, kurde. Jestem gotowy, walczmy. Ludzie! Ryborzer znalazł wreszcie przeciwnika! Tu i teraz na ubitej ziemi będzie walczył z Geraltem zwanym Młotem! Młotem? Dobra. Mogę z wami zamienić dwa słowa przed bójką? Panie, proszę. Widzę coś za jeden. Gdzie mi tam do ciebie? Chcę przeżyć. Ostatnio w rzekach ryb nie ma. Dzieciaki głodne płaczą, a za zwycięstwo dają worki mąki. Zlitujcie się i dajcie mi wygrać. Co by tu zrobić? No dobra, dam mu się oklepać, ale może będzie później jakiś rewanż. Dobra, kończ to. Dobra, i teraz... O, tu jeszcze jakieś zlecenie. Dolores. Patrz no, co przyszło znosić na stare lata. Byle ciura dachu nad głową mnie odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Co się z nim stało? Ech, któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Ach, nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. Mógłbym się zająć tymi potworami. Jesteś wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. A ty? Co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki.
Ale wiem, że wy, Wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. Okej, a teraz wrócimy do Bookmachera. Co? Chcesz spróbować jeszcze raz? I rewanż. Trzeba się odegrać, bo w sumie 35 renów piechotą nie chodzi. Geralt, młot kontra Riboger, rewanż! O kurde. Ten rybożer to ma cios. O kurde, ale mnie trafił. Wyszedł. O, no proszę. Nieźle. Teraz możesz spróbować szczęścia z Jonasem. Albo z Kowalem. W karczmie, na rozstajach. Okej. Co my tu mamy? Obwieszczenie. Mieszkańcy wsi Sztygary oraz Zalipie stawią się pod obozem Nilfgaardzkiej Armii Środek. Celem odbycia służby na rzecz cesarstwa. Listy wyznaczonych dostępne są u sołtysu wniosek. Karą za uchylenie się od obowiązku będzie publiczna chłosta. Komendant obozu Armii Środek. Okej, dobra, wydaje mi się, że to będzie dobre miejsce na zakończenie tego odcinka. W następnym udam się do kupca tutaj, żeby sobie zagrać w Gwinta i odsłonić też tą tablicę ogłoszeń, żeby sprawdzić, ile znaków zapytania dojdzie do mapy, która i tak już jest wypełniona w sumie aktywnościami pobocznymi, głównymi. Jeszcze po drodze tutaj jest jedna tablica, to też sobie ją odkryję w następnym odcinku, o ile uda mi się dotrzeć tutaj, do tej dróżki. No i też zajmiemy się może właśnie tym wątkiem głównym, żeby już nie przedłużać. Chociaż tak jak mówiłem na początku, przy pierwszym albo drugim odcinku wszystkie znaki zapytania zostaną przeze mnie odkryte, wyczyszczone. I to bez względu na to, czy to chodzi o Velen, czy o inne miejsca. No a na ten moment dziękuję Wam za uwagę. I widzimy się jutro. Na razie. Cześć.